pragnę wyrazić tutaj głęboką wdzięczność za wielki zaszczyt, który mnie spotyka. Zaszczyt, który wynika przynajmniej z trzech przyczyn. Pierwsza z nich wiąże się z uczelnią, która stanowi symbol nauki w Polsce. I może nie tylko w naszym kraju, bo także w światowej wspólnocie wiedzy. Wspólnocie stanowiącej bardzo istotny wyznacznik współczesnej cywilizacji. Tej, która narodziła się na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery i do dziś stanowi przepustkę umożliwiającą poznawanie świata. Jeśli odwołujemy się dziś do obecności naszego kraju we wspólnocie europejskiej, to bez wątpienia jednym z ważniejszych etapów naszej łączności z szerokim kręgiem kultury, obok przyjęcia chrześcijaństwa, obok wykorzystywania dorobku myśli antycznej, było także stanowienie uniwersytetów, placówek krzewiących wszechstronny dorobek myśli człowieka. A pierwszy polski uniwersytet utworzony w Krakowie w połowie XIV wieku od ponad pół tysiąca lat ukazuje dorobek także naszej kultury, naszej nauki i pozwala polskim uczonym poczuwać się do wspólnoty z Republiką Uczonych, ze środowiskiem poszukującym wiedzy i prawdy o Wszechświecie. Drugą przyczyną, która powoduje moją wielką wdzięczność za przyznany mi tytuł, jest miejsce Krakowa zajmowane w dziejach Polski. Nazwa i historia tego grodu stanowi jedno z najważniejszych odwołań do podstawowych wydarzeń naszej narodowej i naszej państwowej przeszłości. Poczynając od wzmianek sięgających X stulecia, poprzez rolę miasta pełnioną w czasach średniowiecza, w epoce nowożytnej i najnowszej, nie sposób sobie wyobrazić historii Polski bez dziejów Krakowa. To miasto właśnie stanowi symbol naszej chwalebnej, no niekiedy może też mniej chwalebnej, przeszłości. Ale jego zabytki ilustrują najlepiej dzieje Piastów i Jagiellonów, przynoszą wiedzę o stołeczności miasta w czasach Rzeczypospolitej obojga narodów. Chyba najlepszego odwołania w dniu dzisiejszym, jak stwierdzał to nasz papież, do współczesnej Europy jako Unii Wolnych i Demokratycznych Narodów. Ulice i place Krakowa stanowią tło koronacji polskich władców, są ilustracją czasów walk ze Szwedami, insurekcji kościuszkowskiej, odrodzenia Polski po I wojnie światowej. Nie sposób także poznawać kultury naszego kraju bez odwoływania się do sztuki i literatury tego miasta. Tak jak nie ma dziejów Krakowa w oderwaniu od historii Polski, tak nie mogą być poznawane dzieje Polski bez uwzględniania w nich roli Krakowa. Trzecia wreszcie przyczyna mojej głębokiej wdzięczności dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla środowiska uczonych krakowskich, wiąże się z przyjęciem mnie w poczet historyków, których dorobek stanowi kamienie milowe polskiej historiografii. Nie tylko tych tworzących zręby naszej wiedzy o odległej przeszłości Polski. Mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, czy Jana Długosza. Także wielu badaczy, z których dorobkiem obcujemy na co dzień. Takich, nie wymienię ich wszystkich oczywiście, takich jak Karol Potkański, Karol Streicher, Stanisław Kutrzeba, czy już licznych współczesnych mistrzów z kręgu Clio, by wymienić tylko paru już nieżyjących, których miałem szczęście poznać. Jana Dąbrowskiego, Romana Grodeckiego, Kazimierza Lepszego. Nie będę już mówił o licznych, nam współczesnych, których pisarstwo i ich szerokie horyzonty pozwalają nam do dziś na stawianie pytań. A jak wiemy, przynajmniej od czasów mistrza Abelarda, pytania w nauce stanowią klucze do wszelkiej mądrości. Wszyscy ci uczeni należą do wielkich postaci polskiej powszechnej historiografii. A współudział w orszaku tych znakomitych uczonych, tych wielkich mistrzów nauki, nawet w charakterze jednego z ich uczniów, czy jednego z ich giermków, daje mi wielką, wielką satysfakcję.
Nie ukrywam też dużej radości, że doceniona została nauka historyczna. Nie wszędzie, nie zawsze jest dostrzegana w obiegowych ocenach wiedzy pamięć o przeszłości państwa i narodu. By zacytować myśl świętego Augustyna, memoria est vis magna, pamięć, a więc historia, jest wielką siłą, taką, która daje nie tylko wiedzę o czasach minionych. I znaczącą rolą jest tworzenie wielostopniowych ludzkich wspólnot. Bez pamięci nie istnieje wspólnota rodzinna, sąsiedzka, ideologiczna, religijna, narodowa, państwowa. Nie istnieje nawet ta najszersza, ogólnoludzka. Czy bez istnienia wspólnot między ludźmi w różnej skali, lokalnej i szerokiej, możliwe byłyby osiągnięcia człowieka mądrego, homo sapiens, odniesione niegdyś i te, które chcemy dziś uzyskać, wydaje się to mało prawdopodobne. Szczególnie wówczas, gdy bierzemy pod uwagę istotną cechę naszego gatunku ludzkiego, ciekawość poznawczą, która popycha nas do poznawania świata, jego rozumienia. Czy jej zaspokajanie zawsze przynosi wymierne korzyści? Proszę mi pozwolić tutaj na odwołanie się do pewnej karykatury umieszczonej niegdyś w popularnym czasopiśmie. Przed rozpartym zabiórkiem ważnym urzędnikiem stoi niepozorna postać w habicie i ma odpowiedzieć na pytanie, ale co gospodarka narodowa będzie miała z waszego odkrycia, obywatelu Kopernik? Może odkrycia i ustalenia dokonywane przez historyków też nie przyczynią się do wzrostu dochodu narodowego brutto, ale pobudzą potrzebę poznania przeszłości, jej osiągnięć i dramatycznych chwil, niestety bardzo częstych w naszych dziejach. Może wiedza o nich będzie także nauką ważną dla chwili obecnej. Historia co prawda nie powtarza się, ale pozwala na wyciąganie różnorodnych wniosków dotyczących nie tylko przeszłości, lecz także teraźniejszości. Rozumiem, że uhonorowanie mnie najwyższą godnością akademicką zawdzięczam uznaniu historii za dyscyplinę wartą wyróżnienia. Głęboko wdzięczny za decyzję Wysokiego Senatu, powołana mnie do grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, będę starał przyczyniać się do działania korzystnego dla mojej nowej wspólnoty. Jednocześnie pragnę też moim kolegom, moim przyjaciołom wyrazić wdzięczność za pomoc i radę, za auxilium et consilium, tak jak czynili to średniowieczni rycerze. Z wielką satysfakcją chcę także wyrazić wdzięczność moim mistrzom uniwersyteckim, moim kolegom, profesorowi Ożogowi, który tutaj poświęcił tyle starań, żeby przedstawić nieco pewnie z nadmiernym entuzjazmem moje dokonania. Podziękować także między innymi mojej żonie, bez wsparcia której, no krótkiego, nie liczącego nawet 70 lat życia, nie byłbym w stanie zasłużyć na ten wielki honor. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.